Cześć, tutaj Hilpitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Football Managera Jagiellonią Białystok. Jesteśmy już w trakcie drugiego sezonu. Miałem zrobić film zaczynający drugi sezon, przeprowadzający transfery, ale stwierdziłem, że nie. Na spokojnie przejrzę rynek, zakupię pewnych piłkarzy, sprzedam pewnych piłkarzy, zrobię pewne transakcje. No i wrócę już w takim momencie, gdy to wszystko będzie już pewne, rozklepane, żeby wam wszystko to do szczegółu wytłumaczyć. Oczywiście, jeżeli wam ta seria się podoba, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli właśnie to się tak dzieje. No i po kolei przejdźmy może do transferów, no bo jest co wspominać. Jest sporo tych transferów, zobaczmy może na początek. Lipski przyszedł za darmo, to już wiedzieliśmy. Leszczyński, jeden z wygenerowanych zawodników przez grę, jak sami widzicie, potencjał ma na wysokim poziomie i przyszedł do nas za darmo. Robert Nowotnik, bramkarz, też dobry potencjał, z Gwarka Zabrze, również za darmo. Bartosz Ślisz, tylko i wyłącznie zapłaciliśmy Rowowi Rybnik ekwiwalent za wyszkolenie i też, jak sami widzicie, ten środkowy pomocnik ma świetny potencjał, pracowitość na poziomie 15, chwali się takich zawodników. Jeszcze jest Waldemar Słomian, też duży potencjał, też zawodnik, który się rozwija. Aktualnie w 9 meczach U18 ma 11 goli, 4 asysty, czyli dosyć sporo. No i na koniec, jeżeli chodzi o transfery darmowe, Piotr Parzyszek był dostępny za darmo. Przyglądałem się temu gościowi już dłużej, stwierdziłem, że go kupię, znaczy zatrudnię. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę wam powiem, co się stało z Grzegorzem Gonczarzem. Zresztą sami już widzicie, co się stało. Ondrej Kolar to nasz nowy bramkarz. Kelemen już się starzeje, ma 30 blisko 8 lat. Niedługo przejdzie na emeryturę. A Kolar to jest bardzo dobry bramkarz, który grał regularnie w czeskiej lidze. Były zawodnik Slovana Liberec. Liberec to jest bardzo dobry klub. Ostatnio grał w FK Varnsdorf. To jest chyba futbolowa liga, narodni liga. To chyba jest, jeżeli dobrze mi się wydaje, zaplecze Ligi Czeskiej. Grał tam na wypożyczeniu ze Slovana Liberec. Spisywał się nie najgorzej. Ogólnie prezentował się dobrze, był dosyć tani. Kupiliśmy go za 220 tysięcy euro. Ewentualnie tam może do 350 tysięcy ta kwota wzrosnąć. Jest Mateusz Mak, którego kupiłem na prawe skrzydło. To jest też zawodnik, któremu się przyglądałem od dłuższego czasu, tylko tego nie pokazywałem. No i Gerson. Gerson był wystawiony na listę transferową. Kupiłem go za grosze. Jest to mój rezerwowy obrońca ze względu na to, że no, potrzebuję takiego środkowego obrońcy, który będzie tego Runię i Gutiego regularnie dobrze zastępował. Tym bardziej jest to dobry transfer, bo ma narodowość hiszpańską, więc nie będzie tutaj zabierał nam miejsce tego poza Unią Europejską. I teraz sprzedaliśmy Szwajdika, Sekulskiego, który wrócił z wypożyczenia, Waszkiewicza, Alvarinho, Szymona poszedł na wypożyczenie, Tabor na wypożyczenie, Klimana na wypożyczenie, Pigiel na wypożyczenie, Gonczarz. O, i to była świetna transakcja moim zdaniem, bo Gonczarz miał naprawdę niezły sezon w Jagiellonii, ale sprzedaliśmy za blisko pół miliona euro. Jak sami widzicie, jego wartość niecałe 200 tysięcy, więc to było dla mnie no, bez zastanowienia. No. Dlatego zatrudniłem potem Parzyszka za te darmowe pieniądze. Dalej mamy kilka wypożyczeń. I Wasiluk sprzedany do Zagłębia Lubin. Więc w sumie na tych transferach wszystkich, jakby to wszystko zsumować, zyskaliśmy 25 tysięcy euro. Więc jesteśmy na plusie. Nic nie straciliśmy. Jak to Jagiellonia. Jeżeli chodzi o inne kluby, to na przykład macie Neszpora, który dołączył do Lecha Poznań, nikogo tam specjalnego nie sprzedali. Lechia, jak to Lechia, odpaliła znowu kilkudziesięciu zawodników, w tym właśnie Gersona do nas i Peszko poszedł za 20 tysięcy do Buławiszty. Legia, tutaj jeszcze więcej, bo do Portugalii kolejny, no w ogóle do Portugalii poszedł Peszko, Gonczarz od nas i teraz jeszcze Pryjowicz. Kopczyński do Reading? No nieźle. Kucharczyk do Krakowi to w ogóle abstrakcja. Niezgoda. Kulenowicz. I to wszystko, jeżeli chodzi o transfery gotówkowe. Ogólnie niezgoda. Całkiem nieźle się prezentuje, bo już w 6 meczach ma 7 bramek. Za chwilę wam pokażę tabelę. No ale w zamian popatrzcie. Kupili Kazajszwiliego, Dawidowicza. Ogólnie o Dawidowicza to ja się biłem z nimi. Miałem już dogadaną kwotę transferową z Benfica, bo wystawili go na listę transferową. Jakbym go kupił, to byłby mój super zawodnik. Lepszy nawet niż Rudnie i Guti. No i kupili też Zawadę na środek ataku, ale na razie jeszcze ani jednego meczu tam nie zagrał w Legii.
Ogólnie zobaczcie, że Cracovia wydała 3,5 miliona euro, no bo wydali naprawdę sporo. I Michał Mak, i właśnie Kucharczyk tu się znalazł, Jakub Arak nawet dołączył, więc to jest chyba jeden z lepszych tutaj, najbardziej aktywnych klubów, które tak naprawdę nic nie zrobiły, jeżeli chodzi o tabelę. Tutaj jeszcze GKS Tychy, też sporo transakcji do klubu, troszkę transakcji z klubu, nasz Beniaminek. No ale zobaczmy, jak na razie do tej pory w ten sezon się układa. Więc tak, awansowaliśmy do Ligi Europy do eliminacji, z których od razu odpadliśmy. Bardzo niefortunnie, bo w pierwszym meczu z Trencinem, czyli zespołem, który mniej więcej znacie, jeżeli jesteście kibicami Legii, odpadliśmy, bo Burliga dostał czerwoną kartkę w 15 minucie, to był karny i potem jeszcze dobili nas na 2-0. No już w tym meczu grałem tak naprawdę niezbyt ofensywnie, chciałem ten wynik utrzymać. Potem ze Śląskiem 2-0, Chomczynowski i Romańczyk, czyli dwóch Ukraińców. Potem rewanż z Trencinem, który rozpoczął się całkiem nieźle, druga minuta bramka Górskiego, potem wyrównanie, potem czerwona kartka dla piłkarza gospodarzy, no ale z tego momentu musiałem strzelić już dwie bramki, udało mi się tylko jedną z karnego Iwan Runie i odpadliśmy. Ale to może dobrze, skupimy się na mistrzostwie, potem rozbiliśmy Wisłę, trzy bramki Wasiliewa, Wiacek, ten utalentowany napastnik, za chwilę wam pokażę, bo naprawdę świetnie rozpoczął ten sezon, może nie bramkowo, ale ogólnie. Potem wygrana 2-1 z Zagłębiem Lubin po dwóch bramkach Chomczynowskiego, potem 1-0 po brutalnym meczu z Puszczą Niepołomice na wyjeździe, potem 3-1 z Lechią, również Wasiliew. Wasiliew w tym sezonie się obudził. Potem wygrana 1-0 z Pogonią i wygrana 1-0 z Arką. Jeżeli chodzi o tego Wiacka, to zobaczcie, ma tylko jedną bramkę na razie, ale aż 4 asysty w 5 meczach. To Wasiliew strzelał więcej bramek, ale Wiacek też mu sporo asystował. Jak sami widzicie, jak sami wiecie, to jest już naprawdę gigantyczny potencjał. A już w wieku 17 lat strzela bramki, asystuje. No właśnie, to będzie nasza góra złota, no bo coś mi się wydaje, że ten zawodnik może pójść luźno. 10 milionów, 15 milionów, to już nie będą małe kwoty. No i na koniec aktualna tabela po 6 zwycięstwach. Pierwsze miejsce, no na razie właśnie, ten brak europejskich pucharów na to wpłynął, że mamy więcej miejsca, mamy więcej czasu i nasza taktyka aktualnie prezentuje się tak. Tutaj widzimy mniej więcej tak to jest, jeżeli chodzi o wyjściowy skład. Sawicki jeszcze z Jersey, tak jak mówiłem, na naszej ławce rezerwowych. Ogólnie jeszcze ciekawa informacja, Romańczuk dostał polskie obywatelstwo. Więc też mamy jednego zawodnika spoza Unii mniej, tylko na razie Chomczynowski i Sawicki tymi zawodnikami spoza Unii w naszym składzie są. No i cóż, teraz mamy jeszcze zgrupowanie kadry. Widzimy się na meczu z GKS-em Tychy. No i już jesteśmy przed spotkaniem z GKS-em Tychy. Minęła przerwa reprezentacyjna, na całe szczęście tutaj nie było żadnych komplikacji. Jedyna sprawa to Guti, który chciał, żeby wzmocnić zespół. No i kupiłem tych kilku zawodników, mamy bramkarza nowego, mamy nowego napastnika, mamy nowego prawego skrzydłowego, a Guti się wkurzył. On chciał więcej, więc w tym momencie nie może grać, bo jest wkurzony, więc po prostu no nie mogę mu na takie rzeczy pozwolić. Mam dobrego zmiennika, niech się nauczy na drugi raz, żeby do mnie nie startować. Kelemen wejdzie, bo on ogólnie był kontuzjowany i dlatego go nie było ostatnio na ławce. No i reszta składu wygląda optymalnie. Moim zdaniem to jest najmocniejsze ustawienie, ewentualnie Romańczuk za Góralskiego. Tego Góralskiego gram, bo to jest kapitan. No jednak kapitan powinien grać, jest agresywny, ma dobre oceny. Jak widać, jesteśmy murowanym faworytem. 1,17 na nas, 11 na Tychy. Bardzo duża stawka na Tyszan. O Jezus Maria. Co oni będą tak murarkę robić? Zobaczymy, to będzie ciężko, będzie ciężko. Trzeba będzie uważać na tego Papadopoulosa, bo to szybki zawodnik może nie jest, ale wysoki. Jak pójdzie jakaś długa laga na niego, to może być bardzo różnie, jeżeli chodzi o to spotkanie. Bardzo różnie może to się skończyć. Nie mamy jakiejś tam super drużyny, która będzie zachowywała czyste kąta przy każdej okazji. To czasami może być problem, kiedy ta ekipa przeciwna będzie po prostu grała i korzystała z tych kontrataków. No ale liczę na to, że szybko przejmiemy kontrolę, że ta murarka Tyszan kompletnie nie przyniesie żadnego rozwiązania i sensu. Wasiliew Szymański i... no nie no. Już chciałem powiedzieć, i fenomenalnie Szymański przymierzył po raz kolejny w tej serii. Ale nie tym razem. Tym razem trafił zaledwie w słupek. No Wasiliew po przerwie reprezentacyjnej, jak to Wasiliew... zmęczony.
Mogłem to wziąć pod uwagę, ale nie zwróciłem. Po prostu nie zauważyłem, nie popatrzyłem na kondycję, pomyślałem, a, przerwa reprezentacyjna. Przecież wszyscy są zdrowi. No ale Wasiliew, oj. To jednak powinien być gol. To jednak powinien być gol, panie Wasiliew. No jest pan w świetnej formie, to chyba drugi najlepszy strzelec w całej lidze. No. Uwaga, Lisowski, oj, Szymański, dobry doskok. Góralski, kontra, na Parzyszka. No w tym meczu jednak Parzyszkiem gram. Chomczynowski, dośrodkowanie Wasiliew na końcu tego podania. Wykorzystał błąd obrońcy, który chyba nie trafił w piłkę. No bo ta piłka leciała obok niego. Czy może za plecami? Zobaczmy powtórkę. Parzyszek, Chomczynowski. Czy ta piłka leciała za plecami tego obrońcy? No nie, no mógł tę nogę wycisnąć. Ale mu nie udało się i Wasiliew to wykorzystał. No cóż, pierwsza połowa, tylko 1-0. No to więc trzeba zachować troszkę koncentracji, trochę jeszcze pokazać rywalowi. Co tu się dzieje? Co tu będzie się dziać, jeżeli Tychy zaczną kombinować? Boczek, Arnold Boczek, Gierszewski, Papadopoulos, no proszę bardzo. Miał sytuację, ale ją zmarnował. No na razie zmieniłbym tego Wasiliewa, dałbym Lipskiego. Wasiliew jest zmęczony, potrzebujemy go w 100% sprawnego na mecz z Lechem Poznań. A Lipski to jest równie dobry zawodnik. Gotowy do walki, gotowy do gry. No dobra, nie spisuje się za dobrze Mateusz Mak. Nie spisuje się za dobrze też Parzyszek. Za niego wejdzie Wiacek i zobaczymy, jak to pójdzie. No, Kowalski. Kowalski! No nie jest dobrze, niestety, chłopaki. No rozmowa, szybko. Asertywnie. Skupcie się. Lipski, zobaczmy. Pod nieobecność Wasiliewa. Szymański i o, to jest to. W pierwszej połowie trafił w słupek, w drugiej już pokonał bramkarza fenomenalnym uderzeniem z 25 metrów. Powtórka, strzał Lipskiego zablokowany, fatalny strzał Lipskiego. No i te 20 kilka metrów Szymański przy słupku. Bramkarz nie zdążył zareagować. Ta piłka opadała czym bliżej bramki, dlatego było tak ciężko ją zatrzymać. No i ostatecznie to jest chyba już koniec nadziei Tyszan na punkty w tym spotkaniu. Może jeszcze jakąś akcję ofensywną uda im się sprowadzić, no ale nie. To my przechwytujemy tutaj piłkę. Chomczynowski szturmuje lewą flanką. Za chwilę pewnie będzie dośrodkowanie w pole karne, nie. Krótkie rozegranie. Lipski, Wiacek, przechwyt. Gierszewski, no i rusza teraz piłkarz gości. Gierszewski, beznadziejnie. Kolar. Burliga do Góralskiego, Jacek, teraz zagranie. Piłka wędruje przez środek pola. Góralski ponownie, były zawodnik Wisły. Szymański. Chomczynowski ponownie. Damian. Góralski, strata. No Góralski w tym wyprowadzeniu piłki nie jest za dobry. I Gierszewski stara się to wykorzystać. No i Góralski naprawia swój błąd faulem. Powinien dostać żółtą kartkę za ten faul taktyczny. Sędzia jednak nie daje mu kartonika. Jeszcze pozwala grać. Jeszcze będzie jeden stary fragment gry dla gości, ale już czasu nie ma, żeby dodać dwie bramki. Nawet jedną bramkę mogą mieć za mało czasu. Strauss, jeszcze jeden faul taktyczny, żeby tutaj rozbić, wybić z rytmu piłkarzy przeciwnika. Już dobiega końca, czas doliczony. No i dosłownie za sekundę gwizdnie sędzia po raz ostatni. Jeszcze Sulima, jeszcze spychała. Cofnięcie, no i sędzia już ma dość. Gwizdże, 2-0, wygrywamy z Tychą. Z Tychami. Z GKS-em Tychy. O to chodzi. Pewne zwycięstwo, nie oczekuję tutaj żadnych pogromów. Trzy punkty są najważniejsze, czyste kąty tym bardziej, bardzo ważne, tym bardziej. Na razie tylko dwie bramki w 7 meczach stracone, to jest dobry znak, tym bardziej, że Gelson w debiucie spisał się nienagannie, zastąpił Gutiego, swojego rodaka. No i został jednym z lepszych zawodników na boisku, ale najlepszym był jednak Damian Szymański, strzelec bramki. Tak ogólnie, to ustanowiliśmy nowy rekord. 12 meczów z rzędu wygranych w Ekstraklasie, no tak, ta końcówka poprzedniej kampanii była wyśmienita. Tam wygraliśmy mecze z rzędu 5. Teraz wygraliśmy tych meczy z rzędu 7, więc to w sumie 12. No ale nie ma co się oszukiwać. Początek sezonu nie był zbyt wymagający, poza jednym meczem z Lechią Gdańsk. Tak naprawdę, no Lechia nawet nie jest zbyt wysoka, dopiero 11. No tak naprawdę na razie w tym sezonie jeszcze nie mieliśmy wybitnego wyzwania, dopiero teraz. Będziemy grali z Lechem Poznań na wyjeździe. I właśnie przy okazji tego spotkania będziemy się widzieli ponownie. Na razie muszę przesumować ten czas. I jesteśmy już przed spotkaniem z Lechem Poznań. Gramy oczywiście na wyjeździe. Tym razem zmienimy trochę wyjściowy skład. Parzyszek. Góralski ostatnio no zagrał dobrze, ale Romańczyk może zagrać lepiej. Ma tu kondycję meczową nie najlepiej, ale
trudno. Jednak Góral mógłby troszkę lepiej zagrać w tamtym spotkaniu. Z GKS-em Tychy za dużo akcji szło na naszą połowę. No i cóż, takim składem wychodzimy na Lech Poznań. Zobaczymy, jak Lech tutaj wyjdzie, jaką jedenastkę desygnował. Nie wiem, czy Bielicy jest nadal ich trenerem. No ale mimo wszystko, jaką jedenastkę desygnował szkoleniowiec Kolejorza. Według bukmacherów nieznacznym faworytem jest Lech Poznań. No i zobaczymy, ogólnie ciekawostka, czy nad Bielica, tak, Bielica nadal jest trenerem Lecha. Szeliga na prawej stronie, na lewej Formela. No ale tutaj ofensywnie znowu Jeftić, Majewski. Kamiński wrócił do Lecha Poznań, a to ciekawa sprawa. No i cóż, no, musimy sobie z tym radzić. Osobiście uważam, że nie mamy gorszego zespołu. Że nasz skład jest możliwy, możliwie dostosowany na wygranie tego spotkania. No zobaczymy. Granie na bułgarskie nigdy nie jest łatwe. Nawet jeżeli ma się super skład, to zawsze trzeba mieć na uwadze, że to jednak to jest ciężki teren Bułgarska. To nie jest takie byle co. Chociaż ostatnio chyba tam wygraliśmy, no ale teraz raptem w drugiej minucie i piątej sekundzie Szymański fauluje. A dlaczego piłkarz Lecha leży na runie, jakby mu robił, sami wiecie co. Jeszcze runie kontuzjowany w ogóle. Broni! Broni Ondrej Kolar! Ależ zwrot akcji, Kędziora zmarnował karnego. Ja już tu myślę, o Jezus Mary, karny, o Jezus Mary, kontuzję, a tu broni Kolar i jeszcze, a ja myślałem, że znowu karny, ale teraz to Neszpor faulował, a Runie chyba wraca do gry i nic mu się nie stało i nic mucha nie będzie, bo widzę, że wrócił do siebie, do swojej pełnej sprawności, chociaż teraz główka w kierunku Jefticza nieudana, bo Runie właśnie ją wykonał. Zobaczmy, Darko Jeftić, Dariusz Formela, dwóch Darków, Radek, Szeliga i Gerson. No ale my gramy bardzo niepewnie. No tylko dwie bramki na razie w 7 meczach straciliśmy, ale w obronie to jest duży chaos czasami. No i momentami musimy się ogarnieć. Teraz jeszcze Wiasek tak no, na żelazko tę piłkę poprowadził, stracił. Trzeba tą piłką dużo grać, jeżeli myślimy o przejściu pola, środka pola Lecha Poznań. Zobaczmy, Szymański, Chomczynowski. Zagranie? Nie, będzie indywidualna akcja wzdłuż linii pola karnego. Dośrodkowanie, gol! Mateusz Mak. 1-0, kolejna asysta Dmytro w kolejnym spotkaniu. Chomczynowski asystuje. Fantastyczny rajd Dmytro Chomczynowskiego. No ja wiedziałem, że to jest świetny zawodnik. To jest jeden z lepszych zawodników w całej Jagiellonii, jeżeli chodzi o statystyki, niewątpliwie. On przerasta ten zespół. Przerasta tak naprawdę ligę Chomczynowski, no bo on powinien grać w lepszej lidze. No ale dobrze się stało, że trafił do Jagiellonii. Końcówka pierwszej połowy przynosi nam sytuację dla Lecha Poznań. I Guganik strzela gola głową. Kolar nie zdążył zareagować w porę. Pada bramka dla Lecha Poznań. No i cóż, najlepiej by było tę pierwszą połowę skończyć bez utraty kolejnej bramki. A najlepiej strzelić jeszcze drugą, żeby zejść do szatni z prowadzeniem. Ale jak widać, to może być mały problem. Gerson, wybicie na aferę tak zwane. Piotr Świerczewski lubi to. No ale teraz do gry wchodzi Szymański z Wasiliewem. Wasiliew do Maka, on strzela z pierwszej bramki. Romańczuk, no Szymański w tym meczu też nie wygląda za dobrze, ale bardzo dobrze wygląda za to Chomczynowski, który wykłada piłkę Wiackowi, ten marnuje setkę. Kolejne bardzo dobre zagranie Chomczynowskiego, warte uwagi. On w tym meczu nie pierwszy raz już pokazuje, że lewa strona pomocy należy do niego. No ale musimy tutaj walczyć, a Wiacek miał setkę. Musi się poprawić. No kto wie, czy ta setka Kaspra nie zadecyduje o tym, że tego meczu nie wygramy. No mam nadzieję, że nie. No ale ten młodzieniec, 17-letni piłkarz musi w takich momentach strzelać gole. To nie była trudna sytuacja, to było sam na sam. Mógł wybrać róg, strzelił prosto w bramkarza. No i niestety, ale bramka nie padła. No i za chwilę to może być obrócone przeciwko nam. No bo wiadomo doskonale, że niewykorzystane sytuacje potrafił się mścić, tym bardziej na wyjeździe, tym bardziej w Poznaniu, bo ten teren błędów nie wybacza. Tym bardziej, jeżeli teraz Szeliga przechodzi kolejne metry, no i widzicie sami, że Neszpor wykorzysta dośrodkowanie, bezbłędnie uderzył głową, bez szans Ondrej Kolar, no i Lech Poznań wykorzysta naszą nieporadność w ataku, strzelając bramkę na 2-1, niestety, proszę bardzo, zgubił krycie chyba Runię, od niego odskoczył Neszpor. No i skierował piłkę głową do siatki. 2-1 dla Lecha, musimy walczyć o to, żeby tutaj wywalczyć przynajmniej remis.
No i niestety, ale tym razem chyba Wiacek będzie musiał zejść. Lipski wejdzie za Szymańskiego. No i na razie tak to będzie się prezentować. No i cóż, ogólnie chyba przejdę na granie o takim schematem. Wstawimy sobie jeszcze może Frankowski, Zamaka, Mak. Ciężko tutaj wymyśleć cokolwiek. Frankowski na tej pozycji nie gra za dobrze. Wasiliew jest potrzebny. Z kolei Sawicki. Nie wejdzie za Chomczynowskiego, bo Chomczynowski gra świetny mecz. A zaryzykujmy. Zaryzykujmy, może Frankowski wprowadzi świeżą jakość. To on zmieni oblicze tego spotkania. Zagramy nową taktyką. Kto wie. Tutaj wszystko się może zdarzyć. A wszystko mieliśmy we własnych dłoniach. Dosłownie wszystko. No ale to dopiero pierwsza porażka w tym sezonie. Tragedii nie ma, bo po 8 meczach 7 wygranych, 1 remis, 1 przegrana, to tak naprawdę to jest świetny wynik, świetny rezultat jak na Jagiellonię. Tylko że przerywamy naszą pasę. Niedawno pobiliśmy rekord wygranych z rzędu. No i pierwszy mecz kolejny to przegrana, więc ta pasa tylko o 1 wzrosła, jeżeli chodzi o rekordy. No i cóż, to było na tyle w tym odcinku, zapraszam na kolejne. Na razie tabela wygląda następująco i tak, jesteśmy liderami po 8 meczach. Legia nas może wyprzedzić, ale musi wygrać. Ale czy wygrała, dowiemy się już w następnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, napis. Out.